Cześć kochani, z tej strony wasza tajemnicza Monisa, czerwona jak cegła, patrzcie, Adelon i paznokcie. Adelon i pani uszej malami, Adelon i paznokcie. Buziaki kochani, mam nadzieję, że będziecie wchodzić do mnie i mnie oglądać. Buzi! Dlaczego? Jak ci nie przychodzi do mojego salonu? Jak śmiesz! To jest mój salon! Kochana, wczoraj były te osoby u ciebie. Kotku, poznajesz to? Były? Dwaj mężczyźni. To są mężczyźni, wiesz o tym, kochana? Tutaj były, tak? Te osoby? Tak. Uważaj, uważaj. To bardzo złe osoby. Wszystko jest? Czy coś ukradły? Wszystko jest, bo one kradną. One, o, i do kieszeni. Jest wszystko? Kochana, bo uważaj, naprawdę. Strona wasza tajemnicza Monista, czerwona jak cegła. Mhm. Bardzo Adelon i paznokcie. Właśnie tutaj. To ona musi chodzić do moich chinek. O, ta sama kurtka nawet. Buziaki kochani, mam nadzieję, że będziecie wchodzić do mnie i mnie oglądać. Wchodzić we mnie. Żyweczka jest za krótka, ale to jest ktoś pod wpływem alkoholu obcinał. To jest coś, co wiesz, z zaburzenia. Monika, ktoś ci kiedyś powiedział, to jest moja warszawa. Ja ci mówię, to są moje chinki. Przepraszam ludzie, mam bardzo smutną wiadomość. Elita wcale nie jest chora na nogi, tylko na głowę. Uważajcie na nią i na siebie. Pan? Ty masz coś do mnie? Tak Monika, ostatnio mówiłaś, obgadywałaś mnie. Posłuchaj mnie. Monika, czy chcesz znowu stracić? Monika, chcesz znowu stracić Roxę? Naprawdę chcesz stracić Roxę? Co, zapłacisz kurwa Sewowi 500 złotych łapówki, kurwa? Czy chcesz zostać na lodzie? Ja wiem o tym. Chcesz być bez... Nie wiem o tym. No to zobaczycie kurwa, jak mamy, czy kurwa, co radzić, kurwa, nie będziesz miał. Monika, masz teraz... Masz 10... 10 sekund, żeby mnie przeprosić. 10 sekund. 10. 9. Monika, albo mnie przeprosisz, albo zacznie się dla ciebie bardzo ciężki czas. 7, 6, 5. Widzę, że chyba zmądrzałaś. Nie, nie zmądrzałam, bo muszę na przykład zeszlapkę, kurwa, że jestem złodziejką. Słuchaj, Monika, to nie jest moja opinia. Kochana, to nie jest moja opinia. Ale o czym ty mówisz? O czym ty w ogóle, jakąś fikcję opowiadasz? W ogóle nic mi nie spadło. Olka, ale Olka to może wszystko powiedzieć. Olka, wiesz co, Monika, już skąd? Powiedziałem ci, przeproś mnie. Przeproś mnie. Raz, dwa, mnie przepraszasz. W takim razie, Monika, powiem ci jedno. Powiem ci jedno. Zaczął się twój koszmar. Koszmar. Tak, twój też. Nie, mój nie. Mój nie, kochana. Twój się zaczął. Zobaczymy, jak daleko zajdziesz. Droga, wiesz co, my to jesteśmy osobami na poziomie. Przestań żantażować ludzi, Monika. Przestań. No to zobaczysz. Zobaczymy, Monika, powiem ci jedno. Będzie tak, że do mnie dzwoniła i prosiła o to, żeby przyblokowali Roxę. Chcesz tego, bardzo proszę. Rozumiem, że masz dużo oszczędności i nie walczysz o klienta, nie walczysz o przetrwanie. Dobrze, spoko. W takim razie zobaczymy, do czego to dojdzie. Ale na jakiej podstawie ty nie chcesz zablokować? Monika, na podstawie
bardzo ważnej. Jest z tobą Ada, jesteście zarażone HIV-em na bardzo ważnej podstawie. Pracuję, mam świadków, mam nagrania, mam zdjęcia z ukrycia. Do widzenia. Nie no, była dziewczyna po prostu u was w salonie, oskarżyła, powiedziała, że jesteśmy złodziejki, żeby więcej nas nie przyjmować, bo jesteśmy straszne złodziejki, a dzisiaj do niej dzwonię, a ona mi mówi, że no ty lepiej zadzwoń do salonu, bo dziewczyna powiedziała, że lakier do paznokci zginął. Aha, no. Ja nie mam nic na sumieniu. Dlatego od razu mówię, że my nie mamy nic na sumieniu, dlatego my jesteśmy stałymi klientkami waszymi, także no ja nie mogłabym sobie na coś takiego pozwolić. Za chwilę do salonu wysyłam właśnie filmik, w którym Rafała rzekomo oskarża mnie o kradzież, bo dostanę go SMS-em. No i zaraz wszystko okaże. Kochana, taką uzyskałem informację od tego właściciela, Chińczyka, że po waszej wizycie zniknął lakier do paznokci w kolorze indygo. Czekaj, ja właśnie dzwonię do właściciela, zobaczymy, ciekawe co powiesz mu. No, w kolorze indygo, kochana. Ja myślę, że lakiery nie mają nóg, czasem nie uciekają, więc może zrób rachunek sumienia.